W drugiej części programu przy kawie w Sukiennicach, zgodnie z zapowiedzią, przybyli do nas starosta Stanisław Skaja. Witam. Oraz radny powiatowy pan Aleksander Brówczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Tematem, zresztą już zapowiedzianym kilka tygodni temu, w końcu udało nam się tutaj wszystkich potrzebne osoby umówić na jeden dzień, na jeden termin. Jest sytuacja w szkolnictwie powiatowym. Trwa jeszcze duża dyskusja na temat, czy są zasadne pewne cięcia, pewne ruchy, pewne, powiedzmy, oszczędności, panie starosto. No dobra, niech pani jeszcze za chwilę odda panu głos. Bo pan chciałbym, żeby jako pierwszy, jako wprowadzenie do dyskusji przedstawił sytuację. W zasadzie powinien podsumować, bo ja już swoje powiedziałem w tym temacie. Na konferencji prasowej. Jesteśmy krytykowani, dlatego wolałbym... Panie starosta, ale ja może bym takie pytanie, że tak powiem, pomocnicze. Chcę, żeby pan na wstępie przedstawił, czym się będzie różniła sytuacja w szkolnictwie powiatowym, ponadgimnazjalnym od 1 września, w nowym roku szkolnym, od tej, która jest teraz. Czy jakie są, ile będzie, nie wiem, mniej etatów psychologów świetlicowych, co z zajęciami pozalekcyjnymi, jaka jest różnica między sytuacją aktualną, a tą, która będzie od nowego roku szkolnego? Proszę bardzo. Mogę powiedzieć tak, że ja jasnowidzem nie jestem, bo od września nie wiemy, jaki będzie nabór uczniów. I dopiero wtedy możemy powiedzieć, jakie zmiany mogą nastąpić. Dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że przygotowania do powiedzmy budżetu oświaty, który wiemy, jaki jest, bo dostaliśmy subwencję oświatową 49,5 miliona złotych około. Także ta subwencja na dzisiaj według nas pokrywa całość funkcjonowania oświaty. Ale arkusze, propozycje do arkuszy organizacyjnych pierwszych spowodowały to, że arkusze przedstawione przez dyrektorów szkół różniły się kwotą 1,5 miliona złotych. No i teraz, żeby powiedzmy... Czy za dużo o 1,5? No, za dużo. Porównanie do subwencji, tak? Tak. I teraz generalnie chodzi o to, żeby dopasować mniej więcej te arkusze, budżet właściwie, który powiedzmy mamy do dyspozycji w oświacie, do naszych możliwości. Bo nie będę tu wspominał, że nie jesteśmy gminą, gdzie możliwości budżetowe są zupełnie inne. Powiat ma zupełnie inne zadania. Znaczy, może zadania ma podobne, ale nie ma na to pieniędzy. Tyle, ile by chciał. I każde pieniądze, które powiedzmy w budżecie oświaty byłyby potrzebne do uzupełnienia, no niestety musimy realizować z budżetu ogólnego. A to tak do końca nie jest, bo wiecie sami Państwo, że w budżetach są zaplanowane inwestycje, są możliwości skorzystania ewentualnych funduszy, na które powiedzmy musimy mieć wkład własny. I to tak do końca nie jest, żebyśmy po prostu mogli wszędzie dokładać. Dlatego też szukamy rozwiązań racjonalnego wydawania środków w oświacie, żeby po prostu doprowadzić do takiej sytuacji, żeby tych pieniędzy starczyło. Także dzisiaj naprawdę nie mogę odpowiedzieć na pytanie, czy będą po prostu jakieś zmniejszone etaty. Czy na dzisiaj propozycje były tego typu, żeby ograniczyć wychowawców świetlic i psychologów. Z tym, że ja do tego dojdę za chwilę. Z tym, że to był taki bodziec, który musieliśmy powiedzmy do końca maja pokazać. Nie? Z tym, że dyrektorzy szkół dostali powiedzmy zalecenia, ale na jednych z ostatnich spotkań, bo przecież wiadomo jest, że jeżeli mówimy o jakichkolwiek powiedzmy ograniczeniach, to jest po prostu bunt i zresztą to jest normalna rzecz, bo to każdy się obawia, czy tam powiedzmy godziny będzie miał zmniejszone, pensję będzie miał zmniejszone, czy będzie miał etat, czy pół etat, czy w ogóle nie będzie. Ale generalnie chodziło o to, żeby zapoczątkować też taką sytuację, gdzie dyrektorzy wręcz mając powiedzmy powiedziane, że trzeba wykonać pewne ruchy, żeby zmusić między innymi do
do tego, żeby w swoich szkołach jednak poszukali innych rozwiązań. Nie może drastycznych, żeby tam kogoś zwalniać, powiedzmy, czy któregoś pracowników obniżyć, zmniejszyć etat, ale generalnie chodziło o szukanie rozwiązań. Między innymi też z naszej strony padły takie propozycje dotyczące nie płacenia za godziny, nadgodziny, tak to można powiedzieć, że nadgodziny to w środowisku nauczycielskim one nie funkcjonują, bo to już jest inny ten, ale powiedzmy chodzi o płacenie godzin za zajęcia pozalekcyjne, tak to można powiedzieć. I tutaj szukaliśmy takich rozwiązań, które w zasadzie wynikają z karty nauczyciela, wynikają z rozporządzenia ministra edukacji, gdzie mówi się o tym, że można to wykorzystać w inny czas, inny sposób zagospodarować czas pracy nauczyciela i zagospodarować czas uczniów. Mówimy tu o zajęciach konkretnych, czy powiedzmy SKS-ów tak zwanych, czy powiedzmy kółek zainteresowań, czy innych powiedzmy. I tutaj cały czas przewija się myśl o tej godzinie karcianej. I to w zasadzie, gdyby ona była faktycznie planowana w szkole, tak jak powinna być, powiedzmy, to można byłoby zajęcia pozalekcyjne wykonywać właśnie w ten sposób. Niekoniecznie za nie płacąc. I dlaczego o tym mówię? Bo po analizach okazało się, że nie wszystkie szkoły muszą dostać dofinansowania, muszą mieć zapłacone za godziny, bo dużo szkół wykonuje te zajęcia. A żeby było jeszcze ciekawiej, to w tych szkołach, gdzie są takie i takie zajęcia, no też są realizowane, powiedzmy, te godziny karciane. W tych godzinach karcianych to wiadomo, że nauczyciele muszą przygotować konspekty, muszą sprawdzać pracę, różnych innych rzeczy, ale też, jeżeli jest plan pracy szkoły określony, to tam można zaplanować na przykład, że takie zajęcia można robić w tych godzinach, takie, takie. No i chodziło głównie nam o to, żeby właśnie w taki sposób próbować rozwiązać ten temat. Ale na ile będzie to skutkowało, powiedzmy, na ile to będzie rozwiązaniem dobrym, to się okaże praktycznie... Czy ktoś dostał wypowiedzenie, panie starosto? Trzeba by spytać dyrektorów szkół tak na dobrą sprawę, bo... Ale oni nie informują was? To jest dyrektor szkół, gdyby był zwalniany przeze mnie, przez nas, nie? No to jest rozumiem, ale dyrektor szkoły podpisuje, nauczyciel podpisuje umowę o pracę z dyrektorem szkoły. Dyrektor szkoły. Ja wierzę, nie ze starostą. No to bardziej dokładnie, jakie są zasady. U pana burmistrza. Ale generalnie rzecz biorąc, dyrektor szkoły może zalecenia wykonywać, może nie wykonywać. Może dostać pieniądze określone i z tych pieniędzy, powiedzmy, rozliczyć się i szukać, powiedzmy, możliwości. U nas system oświaty w szkołach ponadgimnazjalnych się różnie. To, co mamy, powiedzmy, to realizujemy. Tam, gdzie mogliśmy, powiedzmy, bo tu może kolega, ale były lata tłuste i można było, nie, ten okres był zawsze taki, a nie inny. Na pewne rzeczy można było pozwolić, na niektóre może mniej. Mówimy na przykład o świetlicach, gdzie powiedzmy też nie wszystkie szkoły nasze mają świetlice. Bo świetlice może mają, ale nie mają wychowawców świetlice, tak bym to określił. I tutaj jedna szkoła czuje się jakby nawet pokrzywdzona, bo mówię, dlaczego oni mogą mieć, a my nie. Ale tu przecież tu chodzi o to, czy jest taka potrzeba, czy nie ma takiej potrzeby, czy jest taka możliwość, czy nie ma takiej możliwości. My za chwilę staniemy zresztą jeżeli mówiąc o świetlicach, to w szkołach ponadgimnazjalnych nie ma zapisu sztywnego, że muszą być świetlice. Muszą być opieka wychowawczej świetlicowych. Nie ma takiego zapisu. Obowiązkowo jest w szkole podstawowej i w gimnazjum. To jest obowiązek. Tak samo psycholog. Przypominam, że my mamy w niektórych szkołach psychologów, mamy, bo uważamy, że taki Czersk, powiedzmy, który jest trochę oddalony, to już niedawno we wszystkich, no może prawie we wszystkich szkołach mieliśmy po pół etatu psychologa i czy tam etat był psychologa, ale mamy też poradnię psychologiczną i tutaj nie jesteśmy też tacy, powiedzmy, słabi, bo mamy 7 czy 8 etatów w poradni i w zasadzie na tle województwa naszego to my nawet dosyć dobrze stoimy. Z tym, że gro z tej poradni
To są porady udzielane dla od przedszkola do Opola, że tak powiem. Bo oni obsługują nie tylko oczywiście szkoły. Tak jest. I tutaj prawdopodobnie idziemy w takim kierunku, żeby jeżeli faktycznie, bo przecież ta młodzież dzisiaj powiedzmy ma różne problemy. I ta powiedzmy opieka psychologa być może jest bardzo ważna i może by spowodowała, że powiedzmy przynajmniej niektórzy uczniowie mogliby po prostu no, trochę inaczej funkcjonować. Chcemy, żeby w naszej poradni był specjalny, praktycznie utworzony etat, czy on będzie pół etatu, czy cały etat, dla tylko i wyłącznie dla potrzeb powiedzmy naszych uczniów. Ja myślę, że pan Olek Murczyński chyba jako drugi, jako przewodniczący Komisji Edukacji w Radzie Powiatu, zresztą pozostali uczestnicy dzisiejszego programu, też nauczyciele. No myślę, że merytorycznie też dobrze, jakby to powiedzieć, przygotowanie do dyskusji. Panie Olku, proszę. Dziękuję. Nie chciałbym się bezpośrednio odnosić do wypowiedzi pana starosty, by nie doszło tu do jakiejś awantury, do której dochodziło dziś na Komisji Edukacji, bo zdecydowanie różnimy się, panie redaktorze, z panem starostą, ale parę rzeczy trzeba powiedzieć. Po pierwsze, za długo to trwa, panie starosto. Pan to tak pięknie ugłaskał w tej chwili, przedstawił punkt widzenia starostwa, że są to koszty, trzeba oszczędzać, nie wiemy, czym to się skończy i tak dalej. Tak, my wiemy, czym to się skończy. Już się skończyło. Nie zdziwiłem się taką odpowiedzią, wręcz brakiem odpowiedzi na pana redaktora pytanie, że pan jeszcze nie wie i tak dalej. Proszę państwa, dnia 2 czerwca tegoż roku złożyłem pismo do przewodniczącego zarządu powiatu, do pana starosty między komisjami edukacji 26 maja a dniem dzisiejszym. Dlatego osobiście ja złożyłem jako radny w związku z działaniami zarządu dotyczącymi likwidacji etatów bądź ich części, z działaniami zarządu dotyczącymi likwidacji. Czyli zarząd wkłada to w ręce dyrektorów, a panie starosta, a dyrektorzy stają przed sądem. Zarząd ceduje zalecenia podpisane przez pana, a nie przez zarząd. Jest tu błąd. Rok temu zarząd się pod tym podpisał. Do tego wrócimy na sesji. I dyrektorzy są zobligowani wykonywać pańskie polecenia. Wszak o kuriozum, proszę państwa, dzisiaj oceny pracy dyrektora dokonuje pan starosta, nie organ nadzoru. To jest niesamowite. Ustawodawca się pomylił. Organ nadzoru to jest... Organ prowadzący, przepraszam, dokonuje, a nie organ nadzoru. Organem nadzoru jest kuratorium. Aha, no. Więc organ prowadzący dokonuje oceny, więc dyrektorzy wykonują zalecenia, a potem stają przed sądem. I tak pięknie, ładnie po tym wszystkim umywam ręce, już nie powiem jak kto, a no nie, no czy będą zwolnienia, to dyrektorzy mają znaleźć te godziny w przypadku zabrania płetatu świetlicy. Tak to, panie starosto, działa. Czytam, proszę o pisemne potwierdzenie, że żaden z naszych nauczycieli, z naszych szkół nie utracił etatu bądź w części, bądź w całości. Nie otrzymałem satysfakcjonującej odpowiedzi na to pismo. Celowo tak postawiłem pytanie, żeby pan starosta na nie odpowiedział. W odpowiedzi otrzymuję 10 dni później. Początek przeczytam. Na naradzie zarządu z dyrektorami szkół i placówek w dniu 28 maja dyrektorzy złożyli następujące propozycje. Po pierwsze, drugie liceum ogólnokształcące w Chojnicach, zachowanie pół etatu wychowawcy świetlicy. Drugie liceum ogólnokształcącym był jeden etat świetlicy. Pani traci pół etatu. Traci środki finansowe. Z wypowiedzi członków zarządu wynikało, że dyrektor jakoś tam godziny znajdzie. Pan starosta zresztą dzisiaj też mówił na Komisji Edukacji. Otóż pani dyrektor powiedziała, że nie znajdzie tych godzin. Więc fizycznie ta pani straci, mając rodzinę na utrzymaniu, pieniądze. W wymiarze pół etatu. Kto jest winien? Dyrektor szkoły. Dwóch nauczycieli poszło do sądu w takiej podobnej sytuacji. Więc do sądu pracy. Do sądu pracy, więc dyrektor idzie, bo wykonywał zalecenia pana starosty. No nie musiał pewnie, tak? Tak można powiedzieć. Pan starosta mówił 10 minut, więc ja nie będę tyle mówił, więc proszę mi nie przeszkadzać. My oddamy swoje 5 minut. Nie, ja nie będę mówił, do 10 minut będę mówił połowę tego, co pan starosta mówił, wszak urząd
A ja jestem przewodniczącym Komisji Edukacji. Denerwuję się trochę, przepraszam. Więc następna sytuacja. Zalecenie od arkusza, kajdanki, przekazano dyrektorom szkół. Kajdanki. To były kajdanki. Wielokrotnie arkusz poprawiany przez dyrektorów szkół. Wielokrotnie. Nawet pismo szło do dyrektorów, pach, poprawić i tak dalej. Wszak są oszczędności. Muszą być. Ja rozumiem, panie starosto, subwencja jest taka, jaka jest, ilość uczniów się zmniejsza. Zabrakło, z tego co wiem, 1,5 miliona po rozmowie z panią skarbnik. Po czym, jak państwo, 1,3 miliona, jak państwo żeście na inwestycje, że tak powiem, dokończenie rewitalizacji w szkole przy ulicy Dworcowej, zdjęli z inwestycji troszeczkę mniej. Jest to duża kwota z jednej strony, ale z drugiej strony należy ograniczyć budżet tej drugiej części, to jest moje zdanie, tych 50 około milionów drugiej części, bo wszak oświata to budżet w połowie 100 milionów. Zjąć z czegoś zaplanowanych środków, nie ruszając oświaty. Zaczęliście od tyłu, ja mówiłem to wulgarnie panu staroście, zaczęliście to od tyłu robić. Czy oszczędności te były potrzebne? Uważam, że nie. Czy są potrzebne taty świetlicy? Mówi pan, że przepis nie funkcjonuje. Artykuł 67 ustawy o systemie oświaty, on mówi wprost. Świetlica obliguje dyrektorów szkół podstawowych gimnazjalnych do tego, żeby była świetlica wprost. Ale nie mówi, że nie ma być świetlicy w szkołach ponadgimnazjalnych. Skoro nie mówi, to proszę państwa, jakie są dzisiaj potrzeby? Część uczniów, a dojeżdża około 40%, przyjeżdża o 7 rano, i to panu staroście mówiłem na Komisji Edukacji. W momencie, kiedy uczeń przekracza 15, 16, 17, 18-letnie progi szkoły, za jego bezpieczeństwo odpowiada szkoła. Gdy się cokolwiek stanie, kto był na dyżurze? W czasie lekcji, między lekcjami, kto był na dyżurze przed 8, kto był w świetlicy? Uczeń kończy zajęcia, autobus ma o godzinie 16:15. Jak nie ma świetlicy, idzie na ulicę. Szanda się. Jak jest świetlica, co pokazała pani dyrektor Kalas. Pan starosta już był zajęty innymi obowiązkami, wychodzę do starostwa, zostaliśmy z panią Bożeną Stępień i pani Bożena Stępień radna oczy odsłaniała, że chyba ta świetlica jest potrzebna. A chcę powiedzieć, że na Komisji Edukacji poszedł mój wniosek, który nie został przegłosowany. Zaraz wyjaśnię, jaki wniosek. Po dotknięciu tematu, bo byliśmy w tej świetlicy, że w tej świetlicy skromnie urządzona, trzeba tam wymalować ją, ale młodzież tam przybywa w ilości średnio 10 osób, 15 osób, 8 osób, część odrabia lekcje, część gra w karty, część rozmawia ze sobą w oczekiwaniu na autobus. Jest. Ktoś tą młodzieżą się musi zająć fizycznie. Teraz kwestia jest taka. Potrzeba bycia ucznia na zajęciach pozalekcyjnych w świetlicy. Panie starostu, już raz operowałem na sesji, może lekko odejdę od tematu, byśmy zajęli się przewozami, byśmy zwiększyli ilość autobusów jeżdżących po godzinie 15, dofinansowując. Ja wiem, że znowu pieniądze. Pan starosta powie, znowu Mrówczyński chce wydawać pieniądze. Ja nie chcę budować złotych wież na rynku, w cudzysłowie, bo do tego może dojść. Jeśli macie większość, ja chcę, by na przykład przejazdy były dofinansowane. Po co? Żeby ten autobus jechał o 17 na przykład, 16:30, żeby młodzież mogła zostawić szkołę na zajęciach pozalekcyjnych. Co prawda ich nie ma, bo też zaczynają być wycinane ze szkół. Kolejna sprawa. 28 odbyła się w tym piśmie, o którym mówiłem, wspomniana narada. Nie uczestniczyłem, panie starosto, w tej naradzie, bo jakoś państwo nie chcecie mnie zapraszać. Mimo, że był wniosek Komisji Edukacji w Brusach pana Mani, żeby przewodniczącego bądź zastępcę przewodniczącego zapraszać na komisję, na narady dyrektorów bądź zarząd dotyczący spraw, w których omawia się sprawy oświatowe. Według potrzeby i możliwości. Nie otrzymałem takiego zaproszenia. Chyba na sesji też o tym była dyskusja. Tak, nie otrzymałem, panie starosto, takiego zaproszenia, więc byłem niepotrzebny. Chcę nadmienić jeszcze raz, powtórzyć państwu, że ostatnio z mediów dowiaduję się o zamierzeniach zarządu. Komisja Edukacji. Ale nic, przetrzymamy i to. Ale o tym muszę publicznie mówić, żeby potem mi czegoś, panie starosto, nie zarzucano, tak? Natomiast
o zajęciach pozalekcyjnych już mówiłem. Natomiast wspomniany narada. Dyrektorzy byli zaskoczeni. Tak zawsze powinno wyglądać. A to była pierwsza od wielu, od dłuższego czasu. Merytoryczna narada, bo państwo poczęliście oddech związków zawodowych, protestów jednego i drugiego, dyrektorów szkół. No mam nadzieję, że mediów też. Mediów, przepraszam, mediów, bo od mediów się dowiedziałem. Ja od mediów się dowiedziałem o tych cięciach. A więc poczuliście oddech i żeście zaczęli z dyrektorami rozmawiać. I zaczęliście szukać innych możliwości. Panie starosto, jest mnóstwo innych możliwości. Mnóstwo. Pan o tym się dowiaduje. Chociażby takie możliwości aplikowania środków, gdzie każdy z dyrektorów po kolei wykonuje pewną pracę, mrówczą pracę. Kiedy można to przez wydział zrobić. Przez wydział aplikowania środków, przez wydział edukacji. Można to wykonać. Po prostu wtedy jest to zdecydowanie bardziej efektywne. Można poszukać oszczędności. Już nie będę mówił, ale podpowiem panu staroście, likwidując stanowisko etatowego członka zarządu. Szkoda, że pan burmistrz wyszedł, łącząc promocję Chojnic z CEW-em. Wszak my ładujemy kasę w promocję Chojnic, a utrzymujemy CEW. Niech samorządy klepną się po kieszeni i wszystkie CEW będą utrzymywać. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna funkcjonuje dla wszystkich dzieci. Brawo! Ale my to utrzymujemy. Prawda? I tak dalej. Więc niech inne samorządy trochę zaczynają rozumieć tą całą sytuację, biedę. Jak bieda ma dotykać, to wszak niech wszystkich dotyka. I na tej wspomnianej naradzie państwo, że się tak pięknie rozmawiali, poszukać oszczędności w oświacie. Panie starosto, można było jeszcze wcześniej. Rewitalizując ogrzewania szkół, budynków szkół, poprzez ogrzewanie gazowe. Mogę się założyć tutaj, że jest ono cirka 30-40% tańsze od zetowskiego czy przez Florsa w Brusach. Teraz kwater ma modernizację. Tak, jest dużo tańsze. Jeżeli my wejdziemy w proces zamiany, będziemy kredytować, a kredyt będziemy spłacać niższą opłatą ogrzewania danego budynku. To jest proste, proszę pana, i w budżetach domowych my to widzimy. Ja zainwestowałem w ogrzewanie gazowe w domu u siebie, zamieniając ogrzewanie olejowe, dokończę. Ja spłacałem tą różnicą. Ja myślę, ostatnie zdanie. Pewnie możemy z panem starostą tutaj kłócić się, rozmawiać, dyskutować. Pan starosta swoje wszak jest za oszczędnością. Natomiast tu mam już ostatnią sprawę. Pismo. Dzisiaj otrzymane. I proszę przyjąć, panie starosto, za słowo, że ja w tym nie brałem udziału. Dostałem to pismo, będąc w drugim liceum, kierowane do starosty powiatu chojnickiego, do wiadomości Komisji Edukacji, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, lokalne media. Autorem przedstawicieli samorządu uczniowskiego, o dziwo, drugiego liceum ogólnokształcącego. Jestem dumny, że młodzież mojej byłej szkoły potrafiła to napisać. Panie starosto, ja nie dotknąłem nawet paznokcia do tego pisma, żebyśmy się zrozumieli. Kilka słów. Chcielibyśmy wyrazić sprzeciw w tej sprawie. Młodzież pisze. Sprzeciw. Po drugie, praca wychowawcy Świetlic jest, nie da się jej przecenić. Oni są nam bardzo potrzebni. Po trzecie, chcielibyśmy również nadmienić, że praca psychologa szkolnego jest niezwykle istotna. Panie starosto, pan się zatrzymał w czasie. Jeżeli chodzi o psychologów, kiedyś psycholodzy nie istnieli w ogóle w szkołach. Myśmy wprowadzali w powiecie od 1 stycznia 99, kiedy byłem dyrektorem, powolnymi krokami pedagogów do szkół. Gwarantuję panu, że za 5 lat we wszystkich szkołach będą psycholodzy. Psychologowie, gdyż szalenie życie poszło w inną stronę. Młodzież ma, tak, proszę porozmawiać z psychologami szkół, jakie młodzież ma problemy. Szalenie duże problemy. My sobie z tego nie zdajemy sprawy. Myśmy byli młodzi, nasi uczniowie są dziś młodzi, za parę lat jacy będą. Szalenie duże problemy. Oddzielnie, myśmy łączyli pedagog, psycholog, to są zupełnie oddzielne dwie funkcje. Do szkół powinna być preorientacja zawodowa. Dzisiaj mówiliśmy na Komisji Edukacji, mówiliśmy na spotkaniu w starostwie, od gimnazjów począwszy, czy podstawówek, dokonując wyboru kierunków kształcenia, nie w liceum, kiedy są postawieni przed faktem w pierwszej klasie. Wcześniej preorientacja zawodowa. Wszak my jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci, za naszą młodzież. I nasza młodzież pisze na końcu w ten sposób. Pragniemy przypomnieć, że to my mamy być przyszłością naszego narodu w myśl słów Jana Zamoyskiego. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.
Wszelkie wydatki na naszą edukację są więc inwestycją w przyszłość Polski. Panie starosto, wszelkie wydatki, nawet te, gdyby pan zbierał pieniądze z innych środków, a nie pan zaczął oszczędzać na oświacie. Ja się na to nie zgadzam jako przewodniczący Komisji Edukacji, a kończąc, zdziwiony byłem dzisiaj, bo na Komisji Edukacji postawiłem wniosek, dwóch tylko radnych było za, Marek Szmagliński i moja osoba, podjąć działania, by starostwo powiatowe, by zarząd wycofał się z dania dyrektorom nie propozycji, ale zaleceń dotyczących utraty pracy w części przez nauczycieli. Niestety taki wniosek przepadł. Pan Leszek był na tej komisji? Tak, byłem. To może przejdźmy, że tak do pana najpierw, bo jest pan radny powiatowy, członkiem Komisji Edukacji. Jaka pana jest opinia na tą sprawę? Znaczy, no, jest jedna rzecz, która tak mocno nie padła, może trochę w końcówce, że zajęcia świetlicowe to tak naprawdę nie jest przechowalnia dzieci, jeśli są dobrze prowadzone, tylko to jest i wyrównywanie pewnych braków, i to nie chodzi tylko o naukę, bo tutaj to w różny sposób wygląda, ale też takich braków społecznych, to jest okazja na rozwój inteligencji emocjonalnej, to jest okazja na wykreowanie współdziałania, które w naszym narodzie dosyć kiepsko funkcjonuje. To jest też okazja poznania drugiego oblicza młodzieży, takiego, na które nie ma się czasu na lekcji. My to tutaj z praktyki wiemy, że to jest fantastyczne pole doświadczalne, gdzie można zobaczyć, co źle funkcjonuje i co w jakim kierunku należałoby profilaktycznie popracować. Braki w wiadomościach można nadrobić, natomiast braków w wychowaniu nie nadrobi się. I te rzeczy, które zostaną spaskudzone wychowawczo w szkole, to są praktycznie prawie, że już nie do odrobienia, dlatego to jest taka ważna rola i nie można tego zrzucać tylko i wyłącznie na tą 19, tak zwaną godzinę karcianą. Godzina karciana ma pełnić inną rolę. To nie ma być godzina z góry ustalona, że będzie kółko matematyczne, strzelam, tak? Tylko w zależności od rozwoju sytuacji. Zajęcia wyrównawcze też. Mogą być wyrównawcze, się taka potrzeba. Mogą być rozwijające. Tak. One powinny być reakcją na pewną sytuację, która w szkole jest, a nie z góry określone, że nauczyciel sobie wybiera coś takiego. To jest pole między dyrektorem a nauczycielem, żeby wspólnie znaleźć te elementy, które na tym należałyby dodatkowo pracować, tak? I niekiedy jest to rozwijające zajęcia, a niekiedy jest to wyrównawcze. Bo są tacy, którzy będą stać na korepetycje, są tacy, których nie stać, tak? Albo przychodzi z innej szkoły i ma do nadrobienia pewne rzeczy. Także to jest ważna sprawa. Druga, ta obecność psychologa. Dzieci dzisiaj są, czy młodzież, bo to nie są dzieci właściwie, już to jest młodzież, tak? Potrzebuje większego wsparcia w wielu sytuacjach, jest słabsza, znana często sama na siebie, nie zawsze umiejąca sobie konstruktywnie poradzić z wieloma problemami, które je dotykają. Czasem pracują za granicą? Dokładnie. Swego czasu pamiętam grupy wsparcia dla młodzieży w okresie dojrzewania, w których sam uczestniczyłem i pracowałem w wielu szkołach, chodnicach, to dodatkowo nie z funduszy szkolnych. Dzisiaj tej oferty jakby nie ma, myślę, że ona nadal jest potrzebna i stąd psycholog w szkole jest potrzebny. Z poradnią jest fajnie, ale tam się czeka. Chyba, że sprawa jest bardzo nagła, która wyskoczyła, no, wymaga natychmiastowej interwencji, no to jest co innego. Natomiast generalnie przy jakichś badaniach czy innych rzeczach czeka się, albo są one ograniczone czasowo, bo nasza poradnia, porównując ją z innymi poradniami w województwie pomorskim, ma bardzo mało etatów na ilość mieszkańców. Gdyby przeliczyć to na ilość mieszkańców, to zadania, które pełni ilość dzieciaków, które ma objęte opieką i młodzieży, to są, powiat szuchowski ma znacznie taką samą chyba obsadę, jeśli dobrze pamiętam, ilościową, natomiast zadania i do obsłużenia ma znacznie mniej. Szuchowski ma 5 na 3000 jednego mieszkańca. 5, a powiat ma 50, 8, tak? 60. Na 330 mieszkańców. Jeszcze trzeba spojrzeć zadaniowo na to. To jest nie tylko bezwzględne liczby, ale też zadania, które poradnia realizuje, dla kogo świadczy usługi i tak dalej. Bo to poradnia świadczy nie tylko dla szkół ponadgimnazjalnych, ale też przede wszystkim dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, tak? Także to jest zakres, to jest szerszy, to co mowa o tym. Natomiast no, nie bardzo wierzę w to, że samorządy będą chciały do czegokolwiek inne dokładać, znając życie. To nie da się tak, bo każdy twierdzi, że jego kołdra jest też za krótka. Więc jakby nie widzę tej. Znaczy chciałbym, żeby tak było, ale natomiast realnie są takie, że z czego też każdy ma dokładać, każdy kombinuje, gdzie odłożyć fundusze na remonty czy na inne rzeczy. Oczywiście w szkole remonty generalne to nie mogą iść z puli subwencji, bo to jest zadanie własne samorządu.
Jeśli one są przeznaczane na, z funduszy subwencji idą na remonty, to generalne remonty czy przebudowy i tak dalej, to jest zadanie własne. Oczywiście każdy samorząd może z subwencją oświatową zrobić co chce tak naprawdę. To nie jest dotacja celowa, więc jeśli zarząd powiatu i rada powiatu zaakceptuje jakieś tam rozwiązania, to tak też może być, że te pieniądze wcale nie pójdą do świata. To nie jest dobre rozwiązanie. Inwestycje należy oddzielić, natomiast ja zwracam uwagę na młodzież. To młodzież w tym wszystkim powinna być najważniejsza. To, żeby ona miała tę należytą opiekę, to, żeby ona miała możliwości rozwoju w szkole, żeby nie musiała się pętać po pubach gdzieś chojnickich czy innych miejscach, gdzie by ją zachęcało, tylko żeby mogła w szkole właśnie rozwijać te swoje umiejętności społeczne. Dziękuję. Teraz co jest zresztą jest zapisane w podstawie programowej szkół ponadgimnazjalnych, rozwój pewnych kompetencji. Tak jest. Pan Jacek Kowal, jest pan nauczycielem w szkole w technikum na Dworcowej. Tak. Jak tam jest atmosfera, może pan powiedzieć? W mojej szkole atmosfera jest fantastyczna, natomiast smutny ten koniec roku szkolnego wydaje się. Zamiast radością iść na te wakacje, to niektórzy pracownicy szkół czy pewnie będą bojaźliwie patrzeć na tę końcówkę wakacji, co to będzie 1 września. My sobie zdajemy sprawę, że dwie klasy w wymiarze powiatu, dwie klasy są mniej, więc to się pewnie też w jakiś sposób przekłada. Natomiast my tutaj wiemy, ile jest godzina wychowawcza, wiemy, ile czasu nauczyciel wychowawca ma na kontakt z młodzieżą. To jest 22,5 minuty, czyli pół lekcji na tydzień. To jest czas, żeby ewentualnie sprawdzić usprawiedliwienia i tak dalej. Jeżeli ktoś powie, że my mamy złą młodzież, to ja będę protestował. Mamy bardzo dobrą młodzież. Natomiast w każdym środowisku, w każdej grupie społecznej, w każdej grupie zawodowej, wiekowej trafiają się różne sytuacje. Jeżeli ktoś powie, że w szkole nie było przypadku, panie starosto, w powiecie chojnickim czy w samych Chojnicach, papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, one były, ale być może gdzieś tam się rozeszło i było to załatwione w takim własnym gronie. Kontakt pedagoga, bo ja się spotkałem z taką opinią, jak się zaczęła ta cała nagonka. No czego wy w tych szkołach chcecie? Przecież macie nagonka kogo na kogo? No nie powiem. Wy macie w tych szkołach pedagogów, macie psychologów i tak dalej. I niektórzy opatrznie zrozumieli, aha, jest wychowawca, jest psycholog, jest pedagog, ale tu zapomnieliśmy powiedzieć, że ten psycholog to się mieści w tej kategorii pedagoga szkolnego. My wyprowadzamy opiekę w różnym zakresie ze szkół. No i potem się okazało, że jeżeli był pedagog szkolny na całym etacie i teraz jest była propozycja pół etatu, no to jak, on od 8 do 11 ma funkcjonować w szkole, czy od 11 do 15 ma się opiekować tą młodzieżą? Nie zawsze tak jest, że młodzież z wszystkimi problemami pójdzie do poradni, bo po prostu tam się nie wchodzi tak jak z ulicy w różne miejsca. Po prostu to troszeczkę inaczej wygląda. No, kwestia uregulowania tego funkcjonowania poradni, bo rzeczywiście, jeżeli korzystają z opieki dzieci z innych samorządów, ja nie jestem daleki od dzielenia dzieci na miejskie i powiatowe, ale oczywiście partycypacja w kosztach w tym zakresie powinna być. Ja się cieszę, panie starosto, że i pewnie to nie jest przypadek, że była aktywność tutaj związków zawodowych, zarówno Związku Nauczycielstwa Polskiego, jak i Solidarności, bo dyrektorzy są w głupiej sytuacji. Ich pracodawcą jest pan starosta, organem prowadzącym jest powiat, więc tutaj rzeczywiście nie jest tak do końca, że dyrektor może sobie pewne rzeczy samemu ustalać. Oczywiście o etatach, o arkuszu organizacyjnym to nie decyduje dyrektor, dyrektor przedkłada, kto inny go zatwierdza. Także ja tu chciałbym panu przy okazji podziękować za, bo to trzeba mieć odwagę, żeby się przyznać, że ta decyzja nie była trafiona i pan się z niej wycofał. Natomiast tutaj słyszymy o jakichś tam innych podejściach. To, co dało się oszczędzić w szkołach, to już zostało zrobione. Przecież były cięcia, jeżeli chodzi o etaty administracji czy obsługi. No jeszcze można pokombinować, pewnie możliwości zawsze jakieś tam funkcjonują. Jeżeli mówi się o opiece nad uczniem, to rzeczywiście my odpowiadamy za tych uczniów, jeżeli oni są w murach szkoły. Ja pamiętam różne wydarzenia, mniej i bardziej tragiczne, które miały miejsce w szkołach i oby do takich sytuacji nie doszło, bo potem nikt nie będzie biegał, tylko media przylecą do szkoły, postawią przed kamerą, tak jak my jesteśmy dzisiaj postawieni, dyrektora albo nie daj Boże tego nauczyciela, który nie był na przerwie, na dyżurze, na tym konkretnym piętrze, bo to będzie konkretna odpowiedzialność. Wtedy rzeczywiście pojawia się taki piłat, który umywa ręce, przepraszam bardzo, ja funkcjonuję tutaj w tym urzędzie, a to jest kwestia szkoły.
I muszę powiedzieć, że z punktu widzenia nauczyciela i osoby, która i w oświacie funkcjonuje w środku i troszeczkę z zewnątrz, no tak na dobrą sprawę dobrze, że jeszcze ta karta nauczyciela funkcjonuje, że nie zostały podporządkowane szkoły zupełnie samorządom, bo rzeczywiście wtedy byłaby sytuacja taka... Platforma narzekała w Sejmie, że trzeba coś z tą kartą zrobić, pamiętam. Znaczy na pewno są jakieś możliwości, można coś zrobić, natomiast gdyby rzeczywiście wszystko, co w szkole się dzieje, było uzależnione od organu prowadzącego, to pewnie różne byłoby i tutaj jak pan Aleksander powiedział, że jeżeli macie większość, to możecie przegłosować wszystko, nawet to, że dzisiaj nie jest wtorek, a jest czwartek, bo tak czasami też się w niektórych samorządach i na forum parlamentu dzieje. Ja jestem przekonany, panie Aleksandrze, że pan jako szef Komisji Oświatowej tutaj będzie dalej ten temat drążył. No szkoda, że młodzież upomina się o to, co jej się należy. Rzeczywiście, jeżeli my zaprzepaścimy i będziemy oszczędzać tutaj w trakcie pobytu naszej młodzieży w szkołach, to będzie pewien problem, który potem będzie narastał. Ja sobie zdaję sprawę z mizerii budżetowej, rzeczywiście z tego przekładania pieniędzy w budżecie, ale to pół to jest oświata, to drugie pół to jest ta cała reszta. I tutaj, jak powiedzieliście panowie, tej pierwszej połówki, no prośba, ja mogę tylko prosić, apelować w imieniu społeczności szkolnej, w imieniu młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, żeby rzeczywiście spróbować usiąść jeszcze i poszukać w tej drugiej połówce. Zakładam, że sytuacja się zmieni, że za kilka miesięcy nam się jakieś tam możliwości pojawią i nie trzeba będzie już kombinować przy oszczędnościach, jeżeli chodzi o oświatę. Wszyscy jesteśmy świadomi tej inwestycji, ale również te realia są ważne, ale przy dobrej woli tutaj myślę, że wspólnie Komisja Edukacji, Zarząd Powiatu i Pan Starosta na pewno znajdą rozwiązania. Chciałbym się przychylić tutaj do apelu pana Aleksandra, żeby pan starosta zapewnił pracowników szkół ponadgimnazjalnych, że no 1 września ze spokojem możemy wracać, chociaż były pan premier Tusk mówił, że no być może dzieci nie będą... Rok temu może się znowu powtórzy, że nie będzie to dotyczyło powiatu chojnickiego, że wszystkie dzieci do szkoły 1 września łącznie z nauczycielami... Chyba chodziło o sytuację na Ukrainie, jeśli dobrze powiem. Tak, ale to można równie parafrazować. Także ja tutaj liczę w dobre intencje pana starosty, jestem o nich przekonany. Panie starosta, czas na replikę, bo tutaj troszeczkę... Nazgrało się panu. Wynika z tego, że ja na krócej rozmawiałem, także... Ale ja nikomu... Ostatnie słowo do pana należy. Nikomu nie włączałem... Ja już powiedziałem, jak zobaczyłem, jakie mam tutaj towarzystwo, także mi jest ciężko w ogóle dyskutować, bo dobro, najważniejsze jest dobre ucznia. I tu na przykład, jeżeli uczniowie sami wymyślili tą petycję i chcą po prostu walczyć o to, że chcą z tej szkoły, to ja się bardzo cieszę, bo przynajmniej widzę pierwszy raz zaangażowanie tych uczniów, którzy walczą powiedzmy o swoje, właściwie nie o swoje, tylko o nauczycieli, siebie, którzy mają w tej szkole siebie, powiedzmy siebie, uczyć. I to jest właśnie bardzo dobre takie może zjawisko, bo nie wiem, czy po prostu mówię, jeżeli to była ich inicjatywa i oni uważają, że to jest im potrzebne, to ja myślę, że w tym kierunku możemy dużo rzeczy załatwiać. Ale być może, jeżeli oni się dowiedzą, jak to wygląda, to też może inaczej na to wszystko spojrzą. Dzisiaj mówimy wszystko o tym, żeby powiedzmy dla dobra tego ucznia. Dzisiaj mówimy o tym, żeby nauczyciel miał swoje wynagrodzenie, miał pensum, żeby był zatrudniony. Ja nie mogę składać obietnic, że będą wszyscy pracować tak jak do tej pory, bo ja naprawdę nie wiem, jaka będzie sytuacja 1 września. Tak dosłownie mówiąc. Bo jeżeli od 2012 roku... Bo nabór trwa. Nabór trwa, będzie trwał. Tak, bo 1 lipca praktycznie będą symulacje i będziemy wiedzieli praktycznie ilu generalnie uczymy. Mniej więcej wiemy może ile jest, ale też wiemy ile wolnych miejsc mamy w szkołach już w tej chwili. Może być taka sytuacja, że nie wiem, zabraknie godzin dla nauczycieli i co wtedy? Dzisiaj dyskutujemy o świetlicach, o innych, a za chwilę możemy, bo już mamy wnioski, żeby uzupełnić, powiedzmy, pensum w innej szkole, czy nawet w innej miejscowości naszej, bo taka jest sytuacja, my to robimy. Też zdarzają się takie sytuacje. Kontrolujemy tak, to tak. Po prostu, ale zobaczymy, co nam przyniesie, powiedzmy, nabór. Ja tylko skończę od 12 roku do 14 roku, bo tak to może być. Mamy 500 dzieci mniej z młodzieży. Z 500. Znaczy, konkretną liczbę pan przeczytał. Konkretnie. 6, 200... To jest inna, to jest ilość, nie? Aha. Ale mówię, jest mniej.
I o tym trzeba pamiętać. Odchudzić klasę. Jeszcze przynajmniej 9 lat będzie taka sytuacja, gdzie będzie nam ubywało tych dzieci, tej młodzieży. 24, 25. Być może rozwiązania inne, cały czas na temat oświaty obracamy się, ludzie mówią, wspominają właściwie z sentymentem, technika czteroletnie, ogólniaki czteroletnie, gimnazjum, szkołę ośmioklasową. Nie wiem, być może to była metoda, być może za szybko podejmowano decyzję, zapomniano o demografii, zapomniano o tym, że wyszkolono iluś tam tysięcy, setek tysięcy nauczycieli, którzy mają zatrudnienie. Nikt się nie pytał w Mostostalu, czy gdziekolwiek, jak likwidowano zakład, czy zmieniano profil produkcji, że zwalniano ludzi. Nikt się nie pytał ich, co z nimi. A teraz być może nastąpi takie pytanie, co z nauczycielami? O tym wszyscy zapominają. A to nie jest tak łatwo. My jesteśmy w sumie rozliczani też z budżetu. I absolutorium, które dostajemy, to dostajemy za wykonanie budżetu. I ruchy, które powiedzmy się robi, a te oszczędności, które pan Olek oszczędności proponuje. My nie mówmy o takich oszczędnościach, bo pan Olek mało wie, jeżeli chodzi o to, że na przykład mamy jedną szkołę, która ma jeszcze tylko piec, gdzie można na miał, powiedzmy, się pali i tak dalej. Wszystkie szkoły generalnie mają opomiarowania. I to nie jest prawdą, że zec jest tańszy od gazu. Tutaj niech pan takich rzeczy nie opowiada. Bo zec wcale nie jest najdroższy. Możemy się założyć, panie starosta. Dobrze, no ja wiem swoje. Na 100%. No pan zawsze wie swoje. No, a ja każdy wie swoje. No, pan ja panu udowodnię nawet, nie jak pan nie musi udowadniać. Jest prawdą, przykłady, że zrobiliśmy prawie wszystkie szkoły termomodernizacji. Jest, tak. Zmieniliśmy źródła zasilania. Tam, gdzie była możliwość gaz, to zrobiliśmy, bo nie wszystkie szkoły w naszym terenie mogą mieć gaz. O tym trzeba pamiętać. Dlatego są takie rozwiązania, a nie inne. Audyt energetyczny, który był robiony, on wskazuje. Ja dzisiaj trochę zaniepokojony jestem, że właśnie niektóre koszty związane z rzeczówką, czyli z ogrzewaniem szkoły, energią i tak dalej, one nie są takie bardzo oszczędne, bo to ta oszczędność się dopiero wychodzi tam po iluś tam latach, załóżmy. My z roku na rok nie zrobimy. Z roku na rok zrobiliśmy jedno, że wszystkie nasze jednostki wspólnie z gminami naszymi mamy jeden przetarg zrobiliśmy na zapotrzebowanie energii. I tutaj powiedzmy akurat, jeżeli chodzi o powiat, to mamy 150 tysięcy, powiedzmy, oszczędności rocznych. I to jest pewne. I tak samo miasto ma na oświetleniu i tak dalej. Ten ruch był zrobiony. Być może należało też... To już nie pierwszy raz, nie? Tak, zgadza się. Byliśmy jedną z nielicznych w ogóle, licznych powiatów, który w ogóle do tego przystąpił. Teraz na gminie to robią. Ale już też pojawiają się firmy, które oferują nam na przykład wspólny kontrakt dotyczący gazu, żeby też po prostu obniżyć, powiedzmy, kwotę. Ale mówi się też o tym, że obudziliśmy się. Przecież szkoły nasze uczestniczyły w różnych programach europejskich, korzystali. Tu można pana Kłosowskiego szkołę akurat podać jako wzór. Drugi ogólniak w Czersku. Właściwie każda szkoła, wszystkie szkoły, praktycznie prawie korzystała z możliwości i wykorzystania środków unijnych, zaznaczam. Współdziałania nie było. Jest, zawsze było, bo u nas jest wydział odpowiedni, wydział funduszy, który obowiązkiem każdej szkoły było zawiadomić na przykład, że chcę złożyć projekt, jeżeli mam pomoc, to pomagały dziewczyny, powiedzmy, w jaki sposób. Dzisiaj ma być to unormowane, że organ prowadzący, powiedzmy, ma kompletnie rozliczać, powiedzmy, i zachowywać, a szkoły mają być, powiedzmy, tym motorem, który jest, powiedzmy, angażuje. Ma możliwość wykorzystania środków unijnych, pozyskania środków unijnych, zgłasza to, robimy wspólny projekt pod potrzeby de facto szkoły. My już robimy te rzeczy i proszę o tym pamiętać, to jest nieprawda, panie Olku. Ja wiem, co ja mówię, panie Olku. No, będzie pan powtarzał zawsze, że starosta wie, co mówi. Za sekundę dam panu głos. To niech pan przedzwoni do naszych dyrektorów szkół się spytać. Tu pan Jacek tu siedzi i może też chyba potwierdzić, że jego szkoła też między innymi brała... Korzystała środków unijnych, tak. Także to nie jest tak. Nowy okres, nowe rozliczenia, można też. Niech pan Olek Muszczyński tego przypomnie, właściwie też może nie wie o tym. Są możliwości korzystania z grantów przez Ministerstwo Edukacji, przez Ministerstwo Sportu. Żaden, ani klub sportowy Chojnicki, ani szkoła na zajęcia pozalekcyjne, na zajęcia sportowe
nie wiem, czy, nie przypominam, może żeglarski klub zrobił wniosek o dofinansowanie. Nikt. Tylko patrzymy na granty, patrzymy na nasze, szukamy tych możliwości, nikt nie znalazł takiej możliwości. A mamy tutaj propozycje nawet w tym roku, już w tym roku, dotyczące między innymi aplikacji, środki unijne na zajęcia pozalekcyjne i na pewno to będziemy wykorzystywać. I tutaj nie ma co się obrażać, tylko wspólnie musimy do tego dążyć, żeby powiedzmy było jak najlepiej w szkołach. Ja osobiście i myślę, że każdy z nas, zarządu powiatu, radnych i każdy z nas chce, żeby wszyscy mieli pracę, żeby tej pracy było jak najwięcej, żeby wszystko było w dobrym kierunku szło. Ale czasami trzeba sobie powiedzieć, że są rzeczy, które nie muszą być, może są mniejszym kosztem na dzisiaj robione, żeby wszyscy inni mieli lepiej. Być może. Nie wiem. Może taka sytuacja będzie. Naprawdę, panie redaktorze, mi trudno naprawdę dyskutować do końca z nauczycielami, bo oni mają też swoje stanowisko, oni bliżej są ucznia. No ale tutaj a ja niestety nie jestem blisko ucznia. Tak? Uczestnikami można. Bo też można powiedzieć, bo pan Aleksander zaznaczył, że pierwszy raz spotkanie, co miesiąc są spotkania z dyrektorami, panie Orszu. Co miesiąc. Także niech pan naprawdę nie opowiada rzeczy, o których powiedzmy wprowadza w błąd. Częstotliwość spotkań, czy koniec miesiąca, czy początek miesiąca, czy powiedzmy gdzieś przesunięcie terminu, ale zawsze były takie spotkania. To spotkanie, które ostatnio było, to było spotkanie, które właściwie mobilizowało, bo dyrektor mówił, ojej, mamy coś zwolnienia robić, no to szukamy może, bo myśmy takie hasło rzucili. Tak mówiąc uczciwie, od zarządzania szkołą to jest dyrektor. I on przedstawia, ja mam przecież wyliczone bony, tak zwane bony oświatowe, na poszczególną szkołę, jak mniej więcej to powinno być kształtowane, w jakich kwotach powinniśmy się obracać. I niestety no, są takie realia, a nie inne. Trzeba dopasować do pewnych powiedzmy wartości to, co mamy. I dobrze, być może, jeszcze nigdy nie było tak, że myśmy z oświaty jakiekolwiek pieniądze brali na drogi, bo nam się zarzuca, że na drogi braliśmy nie wiadomo na co. Myśmy inwestowali w oświatę, myśmy za moich czasów praktycznie są 4 sali gimnastyczne wybudowane. Można było powiedzieć, że ilość pieniędzy co roku praktycznie w granicach 1,5 miliona, od miliona właściwie do w górę, można było tak można ująć, było inwestowane w oświatę. Zobaczcie Państwo, jak szkoły wyglądają dzisiaj nasze. Oczywiście, że tak. I jak to wygląda dzisiaj, jak to wyglądało kiedyś. I szukanie rozwiązań i na przykład rozdawanie tych pieniędzy, powiedzmy, bo tak musi być, się należy, to nie dojdziemy do niczego. No musimy patrzeć na to normalnie, rozsądnymi sprawami. No owszem, możemy nie robić remontów dróg, możemy połowę ludzi zwolnić na przykład i też powiemy, że bezrobocie będzie, bo przecież ci ludzie też padną, pójdą na bezrobocie na przykład. Nie? Możemy określać różne rzeczy. Każdy w swoim branży, w swoim tym zawsze mówi, nie zwalniamy, nie możemy, bo tamto. Ile problemów, na przykład jak chcę ruszyć na przykład urzędnika, to ile mam problemów od razu? Bo niezastąpiony jest, bo tamto. No przecież to nie w tym rzecz, no przecież robimy to po to, żeby to funkcjonowało w miarę normalnie, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby przede wszystkim obywatel, uczeń z tego urzędu, który korzysta, ma wyjść satysfakcją. Czy tak jest? No nie jest tak do końca, no ale to nie zawsze od nas. Panie starosta, teraz ja myślę, że tak, pan Olek drugą rundę wypowiedzi by kontynuował. Dziękuję panie Jacku, jak pan widzi, nie da się współdziałać, bo ja o tym, pan starosta o tym, ale ja apeluję, żeby się panu chlebie cały czas. I z tej rozmowy już dzisiaj widać na Komisji Edukacji, że nie dojdziemy do porozumienia. Panie starosto, w jednym panu przyznam rację. W tych ostatnich wypowiedziach rzeczywiście szkoły nasze ponadgimnazjalne w ostatnim czasie pozyskały niewiele, a bardzo wiele. Pobudowaliśmy bardzo dużą ilość kilometrów ścieżek rowerowych. Zmieniły się drogi powiatowe. Nawet w Człuchowskim są ładniejsze jak w Chojnickim. Przepraszam, ale to jest fakt. Musimy dążyć do pewnych standardów. To jest nasz psi obowiązek. Przepraszam za słowo. Bo były konkretne pieniądze. Zaczęliśmy aplikować od roku 2007, 2008, 2009, więc nie chwalmy się z tego, bo ja wiem, w jakiej biedzie żyłem w drugim liceum, gdzie krzesła z ogorzelin pożyczałem, gdzie prosiłem dyrektorów szkół, żeby wstrzymywali się z prośbami o środki dydaktyczne, bo drugie liceum nic nie miało. Tego nie widać dzisiaj.
bo szkoła przepychem stoi i to mi się podoba, że są inne czasy. I oczywiście, panie starosto, to jest zasługa rad powiatowych, które były, które widziały te problemy szkolne tak naprawdę od 2007-2008. Natomiast w sytuacji, w której jesteśmy w tej chwili, pan mówi, jestem za, ale ja widzę, że jest pan przeciw. Mianowicie przewidzieliśmy chude lata i one jeszcze troszeczkę potrwają. Chodzi o niż demograficzne, które do nas wpływa. I apelowaliśmy jako radni opozycyjni w poprzedniej kadencji, to był chyba początek, by zmniejszyć stany ilościowe klas. One się już zmniejszyły. Jak byłem dyrektorem, miałem 34 uczniów na 40 metrach kwadratowych. Dokładnie w tej sali dzisiaj byłem. Dzisiaj uczniowie, to ilość uczniów w klasach 30, 31, 29, 28, 32. 22. Tak, ale ja mówię o tym, jeżeli będziemy zakładać ten niż, który idzie, to przyjmując na przykład średni stan 24-26, oczywiście skąd znowu wziąć pieniądze, to w tym momencie nie utracą nauczyciele pracy. Mówię o tej podstawowej pracy. Natomiast mówimy o 500 uczniach mniej. To jest około 10%. To jest około, panie starosto, 10%. To jest dużo i mało. Proszę bardzo, z drugiej półki weźmy 10%, bo dzisiaj obowiązkiem samorządu jest prowadzenie szkół. Obowiązkiem. Pod względem psychologicznym, pedagogicznym, świetlicy i zajęć dydaktycznych. Natomiast mówi pan starosta, że ja mówię nieprawdę, a ja mówię, że pan mówi nieprawdę. Otóż jeżeli chodzi o zajęcia, te aplikacje środków, oczywiście Jacek mówi, że szkoła aplikowała, drugi liceum też, dyrektor Kuta też, każda ze szkół. Ale mi chodzi, panie starosta, ja mówiłem prostym językiem, w pierwszej części, o współdziałanie. O współdziałanie, by połączyć siły. Dyrektor, mówię dyrektor, pan Jarosław Wróblewski aplikuje o środki dotyczące zajęć pozalecenia wychowania fizycznego. Niech zdradzi innym szkołom, jak to robić. Dyrektor Kuchta aplikuje z Morenki o środki na pomocy dydaktycznej. Niech usiądźmy do jednego stołu. Proszę pana, przy pomocy Wydziału Edukacji zarząd niech tym moderuje. Przy pomocy Wydziału do spraw aplikacji środków i tak dalej, proszę pana. O to mi chodzi. A pan swoje cały czas, że pan Rówczyński mówi tak, a szkoły pani Jacku to robią, to się tak robi. Tak no robi. Nie robi się, nie ma współdziałania. Tak pan nie ma, panie starosto, nie ma współdziałania między szkołami. Ja mam kontakt dobry z dyrektorami. Pan go widocznie nie ma. Jeszcze jedno. 5% młodzieży przybywa do nas z powiatów ościennych. Nie utraćmy. Ile? 40%. 5%. Z powiatów ościennych. Dzisiaj taką informację 40? Mam od pani dyrektor Laski. 5% przybywa. Panie starosto, ktoś tu mówi nieprawdę, więc ja byłem zdziwiony. Zadzwoniłem do pani, dyrektor Laski i dwa pytania zadałem. Ilu młodzieży dojeżdża do szkół w granicach 40-50%? Ile jest młodzieży z powiatów ościennych? Na drugie pytanie uzyskałem, panie starosto, 5%. Pan mówił 40, więc tak to trzeba. Ja pomyliłem. Dokładnie, ktoś pomylił. To jest zający. No, panie starosto, ale załóżmy, że to jest prawdopodobnie 5%. Powiem, że nie, bo w ubiegłym roku już było 30%. Panie profesorze, to jest 5%, panie starosto, na logikę patrząc. Na logikę. No dobrze, ale proszę te liczby. Proszę te liczby skonfrontować, tak, bo rozbieżność jest zbyt duża. I do czego zmierzam? Zmierzam do takiej sytuacji. Przez dwa szkoły. Sporo jest poza powiatu. Ale panie starosto, pani. A to jest do sprawdzenia. To jest do sprawdzenia. No, chodzi o to. Tak. Im więcej. Tym lepiej. Tym lepiej. Tak, jesteśmy konkurencyjni przynajmniej. Natomiast. Jeżeli będziemy takie działania podejmować, gdzie będzie o nas głośno przez 3 miesiące, gdzie związki występują, gdzie uczniowie proszą o pedagogów, psychologów, o świetlice, co pan nie sądzi, że rodzice powiatów ościennych nie odbierają tego? My mamy stworzyć warunki konkurencyjności. Nasze szkoły mają być jak najlepsze, bo my tych uczniów za chwilę stracimy takimi, panie starosto, działaniami oszczędnościowymi, bo chcecie kolejną złotą wieżę wybudować? Dziękuję. Panie Szymczyk, ja bym prosił już o takie podsumowanie. Przechodźmy. My to już niedługo będzie 40 minut, tak rozmawiamy. Oczywiście, zmęczenie materiału. Ja myślę, że ta sytuacja jest taką nauczką dla wszystkich. Po pierwsze, nie może być takich wahań, że inne wytyczne dyrektorzy otrzymują na
początku maja, kwietnia, przepraszam, a nagle pod koniec kwietnia się okazuje, że one są zmieniane, że w dobrym kierunku no to pół biedy, tak? Ale jeśli są w złym kierunku, no to niekoniecznie. Bo to nie da się zaplanować dobrze pracy, nie da się spełnić wszystkich wymogów formalnych, bo przygotowanie arkusza na nowy rok szkolny to nie jest tylko strzelenie palcami i arkusz jest gotowy. To naprawdę wymaga dużej pracy logistycznej, koncepcyjnej, spełnienia pewnych wymogów prawnych, które ustawodawca na nas tutaj nakłada. Ja myślę, że cała ta, jeden plus, jaki z tej całej dyskusji można tutaj wyciągnąć, jest taki, że są rzeczy wrażliwe, tak? W szkołach ponadgimnazjalnych i o nie trzeba dbać. O nie trzeba dbać i to powiedzieć ostatnia rzecz, na którą powinniśmy oszczędzać. To rzeczywiście jest ta młodzież, która w przyszłości będzie rządzić tym krajem i musimy im pokazać, że na te najważniejsze rzeczy, które ich dotyczą, te pieniądze się muszą znaleźć. Natomiast czy zawsze są dobrze wydatkowane? Nie wiem. Ja się teraz zacząłem zastanawiać, ile młodzieży z naszego powiatu nie chodzi do naszych szkół ponadgimnazjalnych. Żeby też trochę odwrócić to pytanie, bo to jest bilans, tak? Fajnie, że mamy 40, nie wiem, czy tam 30% to się okaże, to tak? Poza. Ale ile jest poza, tak? Jaki jest bilans? Jak to się bilansuje? Czy ja mam wrażenie, że więcej do nas przychodzi niż na zewnątrz, bo o tym raczej słyszę. Więc to świadczy o tym, że nasze szkoły ponadgimnazjalne są na dobrym poziomie. Więc musimy patrzeć, żeby zrobić, co jeszcze zrobić, żeby te szkoły były nadal postrzegane. To się z Jurkiem zgadzam, że cała ta dyskusja no, nie sprzyja jakby w ościennych powiatach temu, żeby wysłać do naszego powiatu. Tak? Tak. A co? Nie, do wina Tuska. Także, ale już go nie ma, tak? To jest tak dobrze, żartem. Natomiast myślę, że to będzie jakiś taki sygnał i dla zarządu powiatu odnośnie pewnych działań, które będą, bo tak naprawdę to działania odnośnie nowego roku szkolnego się zaczną za chwilę. Po tym naborze, który się zakończy i wtedy wyjdzie tak naprawdę sytuacja. Dlatego dzisiaj tutaj kolega Olek wspominał o głosowaniu na Komisji Edukacji. Do policjalnych tutaj. Tak, no. Bardzo się cieszymy. Na Świętopełka. Życzeniowo można sobie gminy wniosku przegłosować. Myślę, że ja swój obowiązek, jakby to powiedzieć, obywatelski wypełniłem. Ja nawet dwa razy. Znaczy myślę, że... Drugi syn za rok jakąś szkołę. No to więc będzie test pana redaktora tutaj, jak to wygląda od strony ucznia, tak? Bo to co my zawsze to wygląda, tak właśnie, jako rodzic też to trochę wygląda inaczej, jak jest dyskusja o przedszkolu, to ja też inaczej patrzę jako rodzic, który ma dziecko w przedszkolu i zawsze mi daje to pewien taki ogląd, tak? Ale to, że jestem radnym i jednocześnie dyrektorem szkoły niepodlegający pod powiat, to jest też walor, bo mogę spojrzeć na pewne rzeczy trochę z innego punktu widzenia. Jednocześnie będąc kiedyś tam w Komisji Edukacji w mieście, to było dobre jakieś rozwiązanie, które uważam się znakomicie sprawdzało, że byli członkowie komisji spoza rady. Spoza rady, tak. Było tak. I źle się stało moim zdaniem, takich ludzi nie było, że nie ma. Myślę, że to jest sygnał dla przyszłego parlamentu, żeby jednak dobre rozwiązanie przywrócić. Takie jest przynajmniej moje zdanie, że ci ludzie wnosili przyjmiemy dużo, tą uwagę. Dużo ciekawych tych. Jacek Kowalik, ja bym prosił, tak już mówię, podsumowanie. A ja tak powiem, że tak pół do ósmej. Z racji tego, że jest to ostatnia audycja przed wakacjami, czas jest gorący. Ja myślę, że trzeba optymistycznie mimo wszystko patrzeć, mimo różnicy tutaj zdań między panem starostą a szefem Komisji Edukacji. Jednak tutaj pole kompromisu na pewno jakieś istnieje i pewnie dojdzie do spotkania zarządu powiatu z Komisją Edukacji, gdzie po naborze już będziemy mieli sytuację taką bardziej okrągły stół. Dlaczego takie rzeczy? Bardziej klarowną. Proszę, teraz tego nie chcę. Bardziej klarowną i oczywiście wtedy będą realia znane. Ja chciałbym życzyć spokojnych tych wakacji zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, a rodzicom chciałbym życzyć, żeby spokojnie byli przeświadczeni, że 1 września naprawdę wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w Chojnicach będą przygotowane i również ten remont, który jest w naszej szkole, panie starosto, przy okazji dziękuję za deklarację na zjeździe absolwentów, tak? Bo nie daj Boże, kogoś by tam popieścił prąd, wtedy byłby problem, także byłby problem i rzeczywiście sporo się inwestuje w tych szkołach, natomiast to są sprawy do rozwiązania i szanowni panowie radni powiatowi, nie oszczędzajcie na naszej młodzieży, bo te oszczędności są iluzoryczne. A ja teraz chciałbym rozpocząć od pana, panie Jacku, ostatnią rundę, tak jak myśmy to na koniec pierwszej części. Jak rozumiem, że już nie będziemy wracali do tematu. Już wakacjami żyjemy. Tak, urlopami. Ja myślę, że na sesji Rady Powiatu na pewno ten temat
równie długo będzie omawiane, tak podejrzewam, jak dzisiaj. On już był omawiany. Tak, ale na pewno wróci, myślę, że wróci, bo to... Chyba, że ktoś w ramach reklamy. Chyba jeszcze będzie gwałkowany. Panie Jacku, jak pan planuje spędzić lato, wakacje? Jako nauczyciel i może jako działacz SLD? Ma pan jakiś ciekawy pomysł? Może przygotowania do już kampanii wyborczej? Znaczy kampania pewnie będzie ziemniaczana i buraczana i się okaże, że jesienią pewnie co niektórzy zostaną wykopani z tego parlamentu. Jeżeli chodzi o plany polityczne, to nie będę ich zdradzał, natomiast jeżeli chodzi o plany wakacyjne, to chcę spędzić jak najwięcej czasu z moją wnuczką, a politycznie przez tydzień będę w Warszawie. Pan kiedy bierze urlop i dokąd pan wyjeżdża? Proszę nie o szkolnictwie. Szkolnictwie też na końcu dodam, nie? No dobrze. No bo urlop właśnie rozpoczynam od tego, że muszę być, powiedzmy, u nas w starostwie, bo robimy stymulację uczniów akurat pierwszego. Jest otwarte okienko, będziemy wiedzieli dokładnie ruch transferowy. Jak w szkołach będzie tak. Nabór, także to jest pierwszy dzień urlopu. Myślę, że a urlop spędzam w pięknym sołectwie, w powiecie chojnickim, w najpiękniejszej gminie w Polsce, to się Państwo domyślacie. Czyli na daczy gdzieś. Nie, ja nie mam daczy. W północnej części tej gminy. Także będę bardzo blisko, będę zawsze uchwytny, mam nadzieję, że nie będzie nikt mnie ścigał. Oby nie. Ale myślę, że ten czas, powiedzmy, naprawdę jakoś tam, powiedzmy, przeleci. Chociaż na pewno i wiem, że już w urlopie muszę wyjechać na kilka spotkań, także... To nie będzie urlop, panie, ale będzie w innym miejscu, bo... Ale tak właściwie to na pewno dla niektórych osób tu siedzących ten urlop to tak do końca też nie będzie pełen, bo na pewno będą się panowie przygotowywać, powiedzmy, do kampanii wyborczej, bo z tego co wiem, to przynajmniej jedna osoba tutaj siedząca. No ja stawiam na dwie. Przynajmniej dwie. Dobre uzupełnienie, panie Jacku. Co najmniej dwie. To ja już uspokoję, ja już nie będę startował nigdzie. Także, czyli co najwyżej trzy. Wybory, co najwyżej trzy. Także, dokładnie. Ale tu gratuluję panu Olkowi, bo on zabiegał naprawdę. Chodzą takie głośne ploty. Dobrą taką robotę robi. Dziękuję. Jeżeli chodzi powiedzmy, o funkcjonowanie partii politycznej PiS-u. Także myślę, że jeżeli faktycznie uda mu tam, powiedzmy, się na tej liście i zdobyć tu głosy, no to... To wtedy będę musiał... Tego nie mówcie, że pójdzie, że specjalnie... To skład Rady Powiatu się zmieni, panie starosta. No, jest... Chyba się pan ucieszy, co? No właśnie, dlatego mówię, nie mówcie o tym, no a tu już od razu... Jest szansa, że się poprawi wynik, że kiedyś było czyli tak, będzie że... pan głosował na PiS jesienią. Proszę pana, tak mówiąc uczciwie, na dzisiaj nie można powiedzieć, kto na kogo głosuje, ale bardzo się cieszę, że od nas w ogóle łatwiej, znaczy się być może się dostaną ludzie. Być może właśnie te tematy, bo w tej które dzisiaj, dzisiaj poruszaliśmy, tak już oświatę powiedzmy, sanepid, nie? Czy jakieś inne, być tak. Może w końcu to się ureguluje, bo pamiętajcie Państwo o jednym, że my tu przepisy realizujemy, te, które idą powiedzmy z góry i tutaj jeżeli się tam nic nie zmieni, to tutaj możemy kombinować, cudować i tylko w takim obszarze możemy się obracać. Ale Jowy najwcześniej za 4 lata. No. Panie Leszko, teraz kolej na pana. Jakie wakacje i czy będą, że tak powiem, pod kątem szkolenia? Jako kandydata na kandydata na przykład. Jesteś szkolony, no po co? Kilka rzeczy. Po pierwsze, czeka mnie ślub chrześniaka. A tak się miło składa, że niedaleko od miejscowości, w której ślubno-weselna się będzie odbywać, jest Sandomierz i w końcu zrealizuje ojciec Mateusz swoje marzenie sprzed kilku lat. Minimum 1000 spędzimy, złotych. Już mamy rezerwację tam 2 noce. Nie, wbrew pozorom taniej niż w Chorzykowach. A tu raz... Taniej niż w Chorzykowach. Można tam spędzić dobre miejsce, bardzo blisko rynku. No, nie wiem tylko, czy z widokiem na ojca Mateusza, bo tego nie gwarantuję. Ale ojciec chrzestny, bo to ojciec Mateusz Sandomierza, ojciec chrzestny, nie wiem jak tam w Sandomierzu, ale tu w naszych okolicach to od 1000 wzwyż, to już przerabiałem kilka razy. Aha, to mówisz o wydatku na prezydent. O to ja nie będę mówił, ja myślałem o wydatku za nocleg, tak? To źle zrozumiałeś. 1000 minimum. To szarpnie na pewno. No, trudno, chciało się mieć chrześniaka, to się ale może u wójta lepiej płacą niż starosty. Mogę nie słyszeć tego pytania, tak? Dodatek funkcyjny.
A drugi plan, taki, który nam się sprawdził w zeszłym roku, po wielu latach przeprosiliśmy się z namiotem i spędziliśmy bardzo fajne 5-7 dni nad morzem, przy pięknej pogodzie, z atrakcją dla mojej małej córeczki, gdzie no, trochę namiot był nie taki, jakbyśmy chcieli. Ale była pięknie, jest kapryśna pogoda. Ale ja trafiłem idealnie. Jak zajechaliśmy, była piękna, słoneczna pogoda. Nie wierzyłem żadnym prognozom pogody, jak wyjeżdżaliśmy, skończyła się. Muszę to o to zapytać. Jeśli chodzi o plany polityczne, nie ukrywam, że zamierzam wystartować do parlamentu. Natomiast... Czy z powiatu chojnickiego, tak jeszcze pytanie pomocnicze. I czy z listy PO? Z listy PO oczywiście. Nie, bo to wpuszczają mi teraz. Pewno, z listy PO. Na pewno z listy PO. Na pewno. Jeden czy więcej kandydatów? Tutaj jest jakby piłeczka po stronie zarządu regionu i rady regionu, która na dziś jest jakby taką parytet ilościowy, który się bierze, to wychodzi, że dwie osoby z powiatu chojnickiego będą kandydowały z listy Platformy. Ale tak? Nie dwoje radnych powiatowych. To będzie dwoje kandydatów czy dwóch kandydatów? No, parytety męsko-damskie wymuszają na tym, żeby było. Znaczy jest mrugnięcie okiem, żeby jednak była jedna pani i jeden pan, tak, tak powiem. Ale czy tak się skończy, tak, bo jest Suwak w pierwszej dziesiątce i tam będzie mężczyzna, kobieta, tak dalej, ci pięciu panów, pięć pań. Natomiast ostateczna decyzja nie należy do mnie. Ja swoją osobę wystawiam, natomiast no, nie wyobrażam sobie, żebym wystartował. Tak, muszę mieć akceptację zarządu powiatu. Muszę mieć akceptację Rady Powiatu, muszę mieć akceptację Rady Regionu, ale mówię Rady Powiatu Platformy Obywatelskiej, żeby tutaj nie było wątpliwości. Jeśli takie moje doświadczenie, czy moja osoba zostanie przyjęta, to fajnie. Znaczy ja myślę, że jak siedzimy, to byśmy nie mieli nic przeciwko temu, żeby było znów trzech posłów z Chojnic, z różnej orientacji. Kiedyś tak było, to jest najbezpieczniejsze. Dla środowiska chojnickiego. Radzimski i moja skromna osoba. Tak jest. A jak był pan Kalinowski z PSL-u? To było dwójka. To była pierwsza kadencja. Ale pamiętam końcówkę, że kiedyś nas razem zobaczył Roman Guzelak i mówił, no ale tak przecież na jesieni to teraz jest trzech, było, a potem zaśmiał, tylko było ich trzech. Tak. Było ich trzech. Wykrakał. Dobrze. I na koniec pan Olek Brówczyński. Jakie plany wakacyjne i ilu będzie kandydatów prócz pana? Zanim na koniec, to panu staroście podziękuję za uznanie mojej pracy politycznej. Dziękuję. I w dowód tego, panie starosto, proszę przyjąć mój wniosek, żebyśmy w okresie wakacyjnym się spotkali w ramach może nie okrągłego czy kwadratowego stołu. To, co powiedział Jacek, zarząd plus Komisja Edukacji, czy może wystarczy sam przewodniczący Komisji Edukacji, bo żeby rodziców uspokoić, nauczycieli, będę nadal prosił, bo tylko mogę prosić zarząd, by od września wszyscy nauczyciele mieli ten sam zarobek, co mieli. Więc to jest moja prośba i poświęcę część wakacji, być może, że zaraz na początku, bo też spotykamy się z panem Jankowskim i z panem Kołakiem w temacie, cieszę się bardzo. Przygotowujemy konferencję dotyczącą rynku pracy. Mój wniosek z 2.7 nareszcie ujrzy światło dzienne i rynku pracy i kierunków kształcenia. Taka konferencja ma się odbyć w miesiącu styczniu roku 2016. Więc poświęcę część wakacji, panie starosto, dla celu nadrzędnego. Myślę, że dobro leży w nas, tylko pokażmy, że umiemy współpracować. Natomiast co do moich planów, chciałbym poświęcić czas rodzinie większy niż dotychczas. Bo trochę tu nagrzeszyłem i to jest ten czas wakacyjny, kiedy więcej trzeba z rodziną, zwłaszcza z małżonką, pobyć. Stąd wyjeżdżamy na urlop w końcówce lipca z pielgrzymką do Włoch. Po raz drugi z pielgrzymką do Włoch od Wenecji, Rzym odwiedzimy grób świętego naszego Pawła Jana Pawła II, Paspo po San Giovanni Rotondo. Niezmiernie jestem szczęśliwy, że mogę po raz drugi przeżyć. Będę mógł po raz drugi przeżyć, bo po raz pierwszy w 2008 to przeżywałem. I to tak mniej więcej wakacji. To ale pytanie dotyczące... Moje pytanie polityczne? Tak, bardzo proszę. Tych media już wiedzą, jestem kandydatem na kandydata. Na razie jedna osoba zaakceptowana w 100% przez zebranie, które miało miejsce 8 czerwca. To zarząd w tym przypadku pełnomocnik, bo jest w Gdyni pełnomocnik, pan poseł Janusz Śniadek będzie decydował o miejscach na liście i o tym, kto jeszcze, czy właśnie, z powiatu. Podejrzewam, że to będzie w ramach parytetów, prawdopodobnie kobieta. Będzie to kobieta, tak? Natomiast
Kiedy to się stanie, jest trudno powiedzieć, tak samo jak w przypadku kolegi z Platformy. Myślę, że to się powinno stać w miarę szybko, bo też i posłowie chcą pójść na pewien drobny urlop. Tak, wybory prawdopodobnie, panie redaktorze, będą 18 grudnia. Także takie są plany, panie starosto, jeszcze raz proszę, podajmy sobie dłoń, usiądźmy do tego stołu. Panie starosto. Wiele rzeczy jesteśmy zgodni, tu wszyscy jak siedzimy, że możemy zaapelować do rodziców, nie bójcie się, rodzice z powiatu chojnickiego, z powiatów ościennych, śmiało wysyłajcie do szkół ponadgimnazjalnych w Chojnicach, bo to, i powiecie chojnickie, bo to są świetne szkoły, warto tutaj... A pan starosta po dzisiejszym spotkaniu... Wszyscy jesteśmy zatroskani. Obiecuję, tak, nie martwcie się o mnie, że nikt nie utraci pracy. Ja tylko mogę powiedzieć jedno. Nasze szkoły są bardzo dobre szkoły. I w tym momencie, jeżeli faktycznie z innych powiatów do nas przyjeżdżają dzieciaki, czasami z konieczności, ale też wierzę w to, że z chęci po prostu wyniesienia wiedzy z tej szkoły i powiedzmy no, wykorzystania naprawdę dobrych nauczycieli, których mamy, dobrych pedagogów, dobrych wszystkich tych, którzy w szkolnictwie funkcjonują. I naprawdę nasze szkoły będą przygotowane i oczekujemy, że nabór będzie dobry. I oczekujemy, że nikt, panie starosto, nie utraci chociaż jednej dzieci. Życzę dobrej pogody w czasie realizacji planów wakacyjnych. Życzę państwu też dobrej pogody i udanych wszystkich planów wakacyjnych. Wracamy do tego programu po wakacjach. Dziękuję. Wzajemnie, panie redaktorze. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bawcie się dobrze. Wytrzymajcie.